No, heja. Nagrywam z Grzesiem, tutaj prowadzącym nasz taki ciekawy wykład na temat zakładania w ogóle różnych przedsięwzięć. Teraz filmik i mam do ciebie takie pytanie, bo fajnie się otworzyłeś w trakcie, nie? Ja taką poczułem do ciebie sympatię, bo dobrze ci z oczu patrzy, nie? Wiesz, się tym, zawsze się... myślałem, żeby robić to w okularach. A, takich ciemnych jak ja, tak? Tak się nic nie da ukryć. Ale właśnie ten sposób patrzenia, że tak przebija się u ciebie takie światło, takie poczucie humoru, taka dobroć. Też się uczę od tego, bo ja czasami jestem taki emocjonalny, wiesz, czasami wszystko, wiesz, stawiam na ostrzu noża. Dla mnie liczy się prawdziwość, taka, wiesz, autentyczność, bo jak człowiek jest takiej iluzji... A ty nie myślałeś o tym, no, że 26 lat prowadzę zajęcia i wszystko to się da wyćwiczyć? A, no też zauważyłem, chciałem ci zadać to pytanie, jak ty to, wiesz, jak to nauczyłeś się tego? Bo to jest trochę zakładanie maski jednak, no, tak? Mimo wszystko. I gdzieś tam, wiesz, bo na początku, jak tak, bo ja na przykład tak z takiego rdzenia się przekazuję, nie? Więc jak tobie coś mówiłem, ty jako właśnie, jak prowadzisz, to bardzo fajnie reagujesz, wiesz, coś tak, widać, że tak chcesz pomóc, nie? Jesteś tak, tak blisko i... Wiesz, i to powoduje taką fajną, przyjazną atmosferę. I to rzeczywiście robisz naprawdę po mistrzowsku. Natomiast, ja się nauczyłem jednej rzeczy, że to szczególnie z dziećmi wychodzi. Bo jak ludzie podchodzą do dzieci, mówią traktują ich z góry, to taka relacja jest bez sensu. Aha. A idziesz do takiego, nie wiem, 6, 7, 12-letniego chłopaka i zaczynasz z nim po prostu normalnie rozmawiać. Mhm. I on generalnie z tobą rozmawia jak normalny człowiek. To, oni są, nie są inni, nie? Mhm. To działa. To, że po prostu stwierdzamy, że nie będziemy udawać, tylko rozmawiamy, nie? Bez takiej napinki. Bo to czuć głębiej. Na przykład sporo ludzi popełnia taki błąd, że nie ma dobrze przerobionych jakby kontaktów z ludźmi. Ale zróbmy, zobaczymy, co się nagrało. Ja myślę, że spokojnie. Także dajmy jeszcze sobie 2 minutki, bo jeszcze mam to pytanie na koniec. O bu. Co do mnie przychodzi, nie? Że właśnie, bo u ciebie właśnie czuję, że jest fajnie, że jest taki fajny przepływ. Czasami ludzie, nauczyciele tworzą ścianę między sobą a uczniami i czuć, że na przykład gdzieś podświadomie tam wierzą, że ci ludzie to są tacy, wiesz, trzeba im po prostu... hodowla trochę, wiesz, powiedzieć, narzucić po prostu coś i tak dalej, nie? I czuć taki pewien dystans. U ciebie jakoś fajnie, uważam, że to jest też związane z tym, że właśnie masz jakieś fajne, zdrowe takie przekonanie względem, wiesz, drugiego człowieka. A zauważyłeś, że samo słowo nauczyciel jest strasznym archaizmem językowym? Nauczyciele. Ciele. Nauczyciel, nauczyciele. Ciela, tak barana trochę. Nie o to mi chodzi. Nie? Wydaje mi się, że nauczyć to można człowieka jeździć traktorem, tak, albo wydoić krowę. Ale jeszcze nie spotkałem się, żebym mógł kogoś nauczyć jakiegoś myślenia kreatywnego. Można go uczyć, podbudowywać, tak? Ale tego się nie nauczy. Bo to jest wychowawca, że on wychowuje, ale to jest podobnie, nie? Też w terminologii. Czyli wniosek jest taki, że jakbyś chciał nazwać taką właśnie odpowiednią nazwę tego, co... Uczycielem. Uczyciel. No nie, tak, że jest inaczej proces, brzmi. Że to nie jest to, że się nauczy, tylko że pozwala ci wzmocnić twój proces rozpoznania samego siebie. Nie? Jedyne wtedy zdejmuje z siebie odpowiedzialność, że jak się nie nauczysz, to nie jest moja wina, bo ja tylko uczyłem, nie nauczałem. No przez tyle lat uczenia, to możesz już do tego, rzeczywiście do tych ciekawych wniosków dodać. A taka jest dzisiejsza edukacja. Podobają mi się też te filmiki, które przekazujesz. One są takie też odżywcze i tak jest właśnie z puentą. To, co podałeś tam z tym człowiekiem, co robił te pączki. I taki fajny filmik, gdzie on powiedział o tym, co by sobie samemu przekazał z perspektywy tego czasu. Nie? Bardzo fajna taka esencja. I ciekawy jestem teraz, co byś ty przekazał, wiesz, sobie samemu w momencie, jak zaczynałeś tą, wiesz, pracę nauczyciela. A to żeś mnie stawiła. Nie tak łatwo od razu, nie? Na to no czasu. I szach, i mat. No. Ale dobra, to co myślimy? Pytanie to damy, dobre. Mamy pauzę najwyżej, albo już tam dopiszę w tym. No tak, to chyba jest takie jednak na dłużej, nie? Z ćwiczenia. Ale Billy Clay miał większą szansę. Ten filmik nagrywali, to jest ścinka z 26-minutowego filmu, którego nagrywali przez kilka godzin. No, tak. Dlatego on się mógł przygotować na tego typu pytania. Ja na przykład lubię sobie robić wyzwania. I na przykład teraz, jakby, to jest fajne, bo jak jest nagrywanie, nie? To jest też inne typy mózgu się zaczynają załączać, nie? Bo to wiesz, gdzieś się rejestruje, więc jakby w człowieku coś takiego jest, taka pewna trema, nie czuje się czasami tak do końca, wiesz, swobodnie, ale jak jesteśmy w stanie wejść w metamodel, nie? I zobaczyć, dobra, jesteśmy tutaj,
pytanie, jakie właśnie padło też spontanicznie, ale możemy zobaczyć esencję teraz. Na przykład ja potrafiąc jest, że jakby wejść w to, to to, co mi wychodzi, to są zawsze te same jakby argumenty. Bądź sobą, nie? W tym wszystkim. Czuj to, co naprawdę, jak ty się z tym czujesz dobrze, na przykład z tą wiedzą, którą. Czyli po swojemu ją jakby analizuj i potem przekazuj, nie? Tak jakby ze strony, która tobie odpowiada. No i też jest ciekawa dla, powiedzmy, osób. Coś takiego byś powiedział? Tak prawdę mówiąc, staraj się być ciekawy dla ludzi, nie? Zainteresować ich tym, czym chcesz ich zainteresować, albo co dla ciebie jest ważne. No, to się łączy, nie? Duży problem, nie wiem jak u ciebie, ale ja się mogę podzielić problemem z moimi rodzicami, których generalnie oni nie mają ani żadnej pasji, ani ten. Nie mam o czym z nimi rozmawiać, nie? Nie wiem jak u ciebie. Masz też taką barierę międzypokoleniową? Wiesz co, ja powiem ci, miałem wsparcie zawsze. Ja byłem wyczekiwanym dzieckiem ze strony mamy, więc zawsze miałem bardzo dużo miłości. I wiesz, to też sprawiło, że ja się czułem świetnie ze sobą. I ja też byłem zaopiekowanym dzieckiem, tylko problem polega na tym, że my jesteśmy jakby z dwóch różnych bajek, nie? Wiesz, moja mama była jedną z prekursorek, na przykład zapisała mnie w wieku 9 lat już na metodę Silwy, tutaj w Jeleniej Górze, które dopiero się zaczynało dziać, ten cały segment rozwoju osobistego dopiero zaczął się wprowadzać do Polski. Ja już miałem 9 lat, już się uczyłem synchronizacji półkul, wiesz, robienia sobie swojego takiego laboratorium. No i tak wyrosłeś. No, drożdże też jadłem, nie? Bo lubię pizzę z drożdżami. I ten, no i wiesz, i to od dziecka gdzieś taki miałem dużo miłości, wiesz, aż mi się przelewało. A ja nie lubię, jak się coś marnuje. Więc jak wiesz, przelewać się miłość, energia dodatkowa, to chcesz coś z tym zrobić więcej. I jak już to robisz, to masz inaczej, że nie działasz poziomu, że dopasowujesz się do tego, czego nie czujesz, tylko dopasowujesz się tego, co czujesz w środku, nie? Mocno w sobie. I wiesz, i ten rdzeń odkrywasz. Jaki jest ten najgłębszy sens? Bo po prostu, bo jak wchodzisz w jakieś słabsze, wiesz, wibracje na przykład, to czujesz, że tam jest, nie ma energii. Tam jest bardziej jakieś takie mechanizmy, wiesz, tak jak czasami z tymi wnioskami czy z czymś, nie? Po prostu czujesz, że to jest nie to. I tak czujesz to mocno, że po prostu, wiesz, czujesz taki opór. A jak właśnie kierujesz się tam, gdzie czujesz wzmocnienie i masz taką zasadę w tym, to wiesz, to w pewnym momencie właśnie jest ten przepływ. I ty, wiesz, fajnie mi ty też to umożliwiłeś, wiesz, na swój sposób wyrażenie tego, nie? Bo wiadomo, że to są tak abstrakcyjne czasami tematy, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, że wiesz, często ludzie, którzy mają te klapki już na oczach, nie wiedzą, jak mają zareagować, nie? Albo, wiesz... No, rozmawiałem na różnych poziomach, nie? No i będziemy musieli kończyć, tylko chciałem zobaczyć też, bo... Nie odłączaj jeszcze, to zrobimy sobie do samego końca, będziemy... Bo wiesz co? No. Bo najgorszym problemem mikrofonów jest wiatr. Właśnie powiało, nie? Tak. Teraz pytanie, sprawdzimy, czy on to wychwycił, nie? Czy wygłuszył? Nie? Sprawdzimy to, ale raczej on ma też ciekawe algorytmy wygłuszania jakichś hałasów z zewnątrz i tak dalej. No, zobaczymy sobie. Możemy jeszcze cały czas robić transmisję do końca już, żeby pokazać właśnie, gdzie sobie tutaj robimy. Tutaj w galerii kartonowskiej. W zabytkowym obiekcie. Cześć! Hej. Obiekt KAR, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Możemy sobie tutaj wejść do środka. No i pokażemy, jak to wygląda od strony szkolenia. Traże pokaż. Które teraz trwa 3 dni, dzisiaj jest ostatni dzień. Już tak się można powiedzieć, zaczęliśmy integrować. Tak zaczęło się to wszystko fajnie. Bez alkoholu. Tak. Po prostu z dobrym nastawieniem, pozytywnym. Aha. I oto ten spontaniczny filmik jest tego przykładem, to akurat jakiś remont jest. No, a nasza miejscówka jest tutaj, w sali konferencyjnej, takiej w miarę nowoczesnej. No. Na potrzeb filmu? Tak. Jesteśmy tutaj. Dobra, no to co, kończymy.